Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Ta tygodniówka nagrywana jest trochę w takich warunkach podziemnych, w sensie takim, że w tym momencie właśnie przechodzi ten huragan, o którym pewnie gdzieś tam w telewizji słyszeliście. Może huragan przechodzi przez Florydę, Stan Georgia. No i właśnie gdzieś tutaj, wszystko dzisiaj pozamykane, właśnie straciliśmy prąd. Więc jest więcej czasu na to, żeby może w końcu coś nagrać, a byłem zachęcony, żeby coś nagrać. No i właśnie słuchałem przez jakiś czas dzisiaj podcastu Jordana Petersona. Jordan Peterson to jak pewnie wielu z Was wie, to jest w tym momencie taki najbardziej znany psycholog kliniczny na świecie. Jeden z najbardziej znanych, ale raczej taki najbardziej znany, właśnie zapraszany do różnych opiniotwórczych programów. Człowiek, który wykazuje się na pewno wielką wiedzą analityczną i też który nie boi się trudnych tematów. Stał się popularny kilka lat temu i po prostu jakby na tej fali jest. Tylko w tym momencie Jordan Peterson jakby stał się wrogiem. I to nie na swoje własne życzenie. Stał się wrogiem mediów liberalnych, czyli zaczął opowiadać się właśnie przeciwko transgenderyzmowi, zaczął opowiadać się przeciwko pewnym tym rzeczom, które próbuje nam się zaszczepić jako dobre, jako normalne, jako coś, co powinniśmy udostępnić dla wszystkich, dla, szczególnie dla naszych dzieci, dla. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że powiedziałem naszych dzieci, jak to kapłani nie mają dzieci, więc co się wtrącają w nasze dzieci? I tak dalej. Te takie stare, zmęczone argumenty, które są tak naprawdę bardzo płytkie, płaskie i nie mają nic wspólnego z tym zrozumieniem w ogóle kapłaństwa czy powołania do życia Kościoła katolickiego. Przypominam jeszcze raz. Kościół katolicki i kapłaństwo nie było powołane po to, żeby gdzieś sobie stać z boku i patrzeć ze złożonymi rękami, jak świat czy, 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 czy ludzie idą prosto w przepaść, tylko tak jak było już w Starym Testamencie, a my jesteśmy judeochrześcijańską chrześcijańską wiarą, czyli na fundamencie Starego Testamentu wybudowany jest Nowy Testament, Przypominam o tym, że Kościół katolicki, kapłaństwo, biskupi i tak dalej, nasze głoszenie związane jest właśnie z tym proroczą misją Kościoła nie tylko uświęcającą misją Kościoła że ludzie mogą przyjść do, do Kościoła katolickiego i skorzystać z sakramentów, które mają im towarzyszyć przez całe ich życie czyli jak ludzie umęczeni są własnym grzechem, przychodzą do spowiedzi, jak umęczeni są fizycznie i duchowo, przychodzą do, do komunii świętej, są namaszczani, jeżeli są chorzy, żeby ich trochę pobudzić, złączyć to ich cierpienie z Jezusem Chrystusem, są, przychodzą do bierzmowania po to, żeby potwierdzać swoją przynależność do Chrystusa i tak dalej. Nie mówię tutaj o tym właśnie takim płytkim, spłaszczonym, prostym rozumieniu religii, w takim negatywnym sensie, gdzie widzimy tych. W naszych czasach pseudo celebrytów, pseudo opiniotwórczych, ludzi, którzy tak naprawdę w swoich komentarzach pokazują, że nic na temat wiary katolickiej nie wiedzą, albo zatrzymała się ich wiedza w ogóle gdzieś na poziomie pierwszej czy drugiej klasy podstawówki. I dlatego też powtarzają te takie zmęczone, krótkie frazesy, których naprawdę już czasami nie da się słuchać, to jest, bo tylko pokazuje to ich, o ich po prostu zatrzymanym rozwoju. Jeżeli chodzi o ich własną wiarę katolicką, którą gdzieś tam już odrzucili, gdzieś tam się z niej wypisali, dumnie o tym głoszą i po prostu staje się to coraz bardziej żałosne. Więc jak ja mówię na przykład nasze dzieci, to mówię te wszystkie dzieci ochrzczone, które były ochrzczone w kościele katolickim, które rodzice, Przynieśli do kościoła katolickiego. Nikt ich tam za, za głowy nie ciągnął na siłę. Sami przyszli, sami chcieli je ochrzcić i sami składali przysięgi przed kapłanem, że będą edukować te dzieci w swojej wierze katolickiej. A to, że oni później sobie wymyślili, żeby od tej wiary odchodzić, to już nie jest nasza jakby w tym momencie wina. To jest po prostu decyzja każdego człowieka, ponieważ i dlatego my, tak samo jak Jordan Peterson, który Oczywiście nie jest ojcem wszystkich dzieci, natomiast ma swoje dzieci, patrzy na to, co dzieje się na świecie, patrzy, podchodzi na to, do tego bardzo intelektualnie, z perspektywy psychologii przecież, która jest gloryfikowana, jest gdzieś tam wy, 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 wyeksponowana jako, jako ten najważniejsza jakaś dziedzina nauki, która mówi jak najwięcej o człowieku. Ten właśnie człowiek, którym liberałowie mieli tak bardzo wielkie nadzieje, że będzie po prostu głosił te ich hasła, że będzie, że będzie po ich stronie, on nagle, człowiek o tak wielkiej wiedzy, przenikliwości, umysłu, staje w opozycji do tego, co oni próbują znormalizować w świecie. No i opowiadał właśnie ostatnio na swoim vlogu, blogu. Jak to już kilka z jego tytułów, wideo zostało usunięte z YouTube'a i tak dalej, ja wcześniej o tym mówiłem o cenzurze YouTube'owej możecie sobie znaleźć tam w poprzednich starszych odcinkach, ale też powiedział jedną rzecz, i tutaj się naprawdę z nim zgadzam. Powiedział, że w tym momencie w naszych czasach można pójść na YouTube, zrobić badania, i tak naprawdę napisać listę stu rzeczy, które którymi tak naprawdę. Nie wiem, przejmuje się współczesny człowiek, z którymi, które, które jakby są częścią życia współczesnego człowieka. I nagrać 100 filmików na ten temat i potem po prostu można wałkować tylko ten sam temat, czy rozwijać go, czy pogłębiać go do końca świata i o jeden dzień dłużej. I z tym się zgadzam. Dlatego też właśnie kiedy pytano mnie, czy dostaję czasem smsy, czy e-maile, dlaczego nie nagrywam więcej. To czasem się tak zastanawiam, ale co jeszcze można powiedzieć? No, można rzeczywiście pogłębić pewne tematy, ale czasami, jak widzę niektóre kanały, to po prostu wydaje się, że już niektóre osoby tak na siłę nagrywają, bo nie wiem, czy są związani jakimiś kontraktami, na siłę nagrywają, żeby tylko coś nagrać, i to później staje się takim powielaniem. Po raz dziesiąty już tego samego tematu, I, i jakoś ja tego nie rozumiem za bardzo. Też co czasem myślę, nagrałem to, co nagrałem, rzeczywiście może się to komuś przydać. I teraz, jeżeli nasunie się jakiś taki głębszy temat, gdzieś coś dzieje się właśnie w naszych czasach, to jasne, można, można coś powiedzieć, jeżeli się ma coś do powiedzenia, a jak się nie ma coś do powiedzenia, to się po prostu nie, nie mówi. Ale myślę sobie, że właśnie po tym, co usłyszałem od Jordana Petersona, i on nagrał taką serię, ona jest po angielsku, no bo on mówi po angielsku, jest Kanadyjczykiem, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, i nagrał serię o księdze rodzaju i o księdze wyjścia. Przypominam, nie jest katolikiem, nie jest, w ogóle nie opowiada się jako członek żadnej religii. Ale podszedł do tematu z wielką pokorą i z wielkim szacunkiem do Pisma Świętego, co chciałbym chciałbym podkreślić. Gdyby przypadkiem jakiś właśnie katolik polski, który już myśli o tym, żeby apostazji dokonać, bo już mu się nic, wszystko mu się nie podoba w kościele, po prostu zwalić teraz całą winę na księży, na kościół, za wszystkie niepowodzenia w jego życiu, za wszystkie frustracje, za wszystkie złości, tak, tak, tak. I on teraz musi dokonać aktu apostazji, czy musi po prostu kontynuować te swoje argumenty przeciwko Kościołowi w pracy i gdzie tylko nie siądzie, bo nie chodzi do Kościoła, nie praktykuje i po prostu teraz, żeby czuć się z tym dobrze, to musi wszystkich przekonywać, żeby też tak robili, no bo przecież o tym się ciągle słyszy w Polsce, szczególnie właśnie o takich 30, 40, 50-latków. Więc gdyby przypadkiem kliknął na ten filmik, to przypominam, że Jordan Peterson, człowiek ogromnej inteligencji i tak dalej wiedzy szanowany przez wielu i zapraszany do największych programów na świecie powiedział że nie można nie można podejść do pisma świętego bez szacunku człowiek który podchodzi do pisma świętego bez szacunku czy do księgi rodzaju księgi wyjścia do tego wszystkiego co jak jak bardzo to wpłynęło na dzieje świata, jednostki, człowieka. Jeżeli ktoś do tego podchodzi, to pokazuje tylko, jak bardzo mało wie na ten temat. Jak bardzo mało ma w sobie też pokory intelektualnej. I powiedział jeszcze jedną rzecz, bo ja głosiłem tutaj przed wakacjami taką serię kazań na temat grzechów niewybaczalnych. I jeżeli sobie wrócicie, znowu powtarzają się rzeczy, można sobie wejść na. Jest taki filmik Grzechy Niewybaczalne na tym kanale, jedna z tygodniówek, które stało się bardzo popularne, to wideo, ponieważ widać, że nas interesuje. Gdzieś tam jednak w głębi serca mamy jakiś taki niepokój związany z tym, że może rzeczywiście będzie Sąd Boży, może rzeczywiście Bóg istnieje i może rzeczywiście trzeba będzie odpowiedzieć za swoje uczynki. I Kiedy mówiłem o tych grzechach niewybaczalnych tutaj w mojej parafii w Stanach, no, to wiadomo, z tygodnia na tydzień jakoś się przygotowałem do tego, i w międzyczasie człowiek, jak to w XXI wieku, czyli gdzie gdzieś jadę, to słucham jakiegoś podcastu, czasami nic nie słucham, a czasami po prostu, żeby nie zasnąć, bo tutaj dystanse są bardzo długie, czasami kilka godzin, więc trzeba coś posłuchać. No, właśnie włączałem tę serię Jordana Petersona na temat Starego Testamentu. I powiedział tam wiele bardzo dobrych rzeczy ale też powiedział wiele rzeczy, które tak bardzo spłyciły rozumienie Pisma Świętego, ponieważ nie jest człowiekiem wierzącym, on tego nie praktykuje na co dzień, więc podchodzi do tego tak czysto intelektualnie po świecku. I to jest bardzo ciekawe właśnie, ponieważ on jakby na marginesie potrafi przejść przez niesamowite wartości tam psychologiczne i tak dalej, tak jak ja teraz. Natomiast do tematu to na marginesie. W każdym razie, w jednym z tych swoich wykładów, które zazwyczaj trwają przynajmniej 2,5 godziny, do całej sali ludzi powiedział coś takiego. Powiedział: Ja już 30 parę lat jestem psychologiem klinicznym. Przychodzą do mnie ludzie z mniejszymi i większymi problemami. I powiedział tak. I to właśnie się ma do tego, do konsekwencji, czyli tematu jakby tej tygodniówki. Już dwunasta minuta, i mówię w końcu temat coś takiego jak on. Nie wiadomo, kiedy skończy. Że jeszcze nigdy nie spotkał w ponad 30-letniej karierze, nigdy nawet raz nie spotkał kogoś, komu udało się uniknąć konsekwencji swoich uczynków. Nigdy, nawet raz. I powiedział, że często przychodzą do niego osoby, które nagle. Nagle im się zawaliło życie, nagle coś się stało, i oczywiście oni wtedy winią Boga, religię, rodziców, znajomych, wszystkich dookoła, a on mówi, że on, jego zadaniem jest zabrać ich na taką podróż, jakby do przeszłości. Czyli przejść, na przykład, cofnijmy się 10 lat, co się tutaj stało. Cofnijmy się ileś tam lat. I zobaczyć, że był moment, w którymś momencie swojego życia, mogło to być 20 lat temu, kiedy nie wiadomo, co robili, bawili się na całego, robili wszystko, co tylko mogli, czasami ludzie zdradzali się i tak dalej, impreza i tak dalej, i później nagle układają sobie życie i myślą, że po prostu o, udało im się, uniknęli konsekwencji. I teraz już nic się nie stanie i teraz po prostu to życie będzie sobie szło takim idealnym planem, jaki oni sobie wytyczyli, wymarzyli, czy, czy wypisali, czy zaprogramowali, bo mają teraz dużo pieniędzy, wcześniej nie mieli, i po prostu oni jakby mają taką pewność, że to się uda. I nagle się nie udaje. I on mówi, jego zadaniem jest pokazać im, że w którymś momencie wygieli rzeczywistość, czyli po naszemu popełnili wielki grzech przeciwko Bogu i ludziom. Grzechy niewybaczalne. Co to znaczy? I on mówi, że nie da się wyginać rzeczywistości. To tutaj po angielsku mówią Bend the Reality, the Fabric of Reality. Nie da się wygiąć, bo popełnianie grzechu to jest takie jakby ciągłe wyginanie rzeczywistości. A ja sobie tutaj wygnę, w tą stronę, w tamtą i zobaczymy, czy się nic nie stanie. I on mówi, że nie da się. Bo w końcu jakby ta fabryka rzeczywistości, ten materiał pęknie i w końcu te konsekwencje nas uderzą. I oczywiście on podchodzi do tego jako człowiek niewierzący, nierozumiejący, chociaż jego żona jest katoliczką, nierozumiejący może spowiedzi i tak dalej, i całego historii zbawienia. I rzeczywiście tak jest. Dlatego kiedy mówiłem o grzechach niewybaczalnych, to mówiłem o tym, jak bardzo dużo w tym momencie teraz, i to właśnie wśród nas katolików, jest skompromitowaliśmy jakby moralność katolicką, zrobiliśmy prawie tak, takie pośmiewisko ogólne, światowe z, z podstawowych jakby przykazań, przykazań bożych, przykazań kościelnych, że to po prostu wszystko jest. Na... A, Wszyscy to robią i tak dalej. Wszyscy to robią, nic się nie dzieje, spoko. Jakoś to będzie i tak. Teraz to jest czas, żeby sobie poszaleć, a potem sobie układać to życie i tak dalej. To tak jak ten Eminem, kiedy mówiłem o męskości, że Eminem, ten raper też po prostu na początku wychodzi z bardzo, bardzo połamanej rodziny. Bardzo, bardzo. Gdzie tam było wszystko. Alkohol, narkotyki, przemoc. I on wychodzi i on spotyka dziewczynę, ona zachodzi w ciążę, oni biorą ślub i on po prostu myśli, że, że to tak się da zrobić, nie? że on nie potrzebuje żadnej formacji, żadnego przygotowania, żadnej modlitwy, żadnej przemiany, że po prostu on wchodzi teraz w tą relację i po prostu będzie wszystko okej. Okay. No i kilka lat mija i po prostu ona go nienawidzi, on ją nienawidzi, walka o dzieci, walka o pieniądze i wszystko się to wali, a on mówi, że to było przeznaczenie. Dziecku, tak swojemu tłumaczy w piosence, że to było przeznaczenie, tak musiało się stać. No i oczywiście wiele osób wpada teraz w to, to wszystko, w takie właśnie myślenie, że to, to, to tak musiało się stać. Ja tu nie miałem żadnej kontroli, ja nie mogłem nic zrobić, bo to po prostu i, i o, albo właśnie jest ta cała rzucenie winy na Pana Boga. No tak, ja, jakbym chodził do kościoła, jakby Pan Bóg był w ogóle, ile razy poszedłem, raz, drugi, trzeci. I nic się nie stało, nie, no przecież, sorry, bo no przecież raz, drugi, trzeci Pan Bóg miał zejść ze swojego tronu niebieskiego, ukłonić się przed Tobą, czy przed Nim, czy przed nimi i przeprosić w ogóle za to, że cokolwiek złego się stało, tak jak On byłby w ogóle początkiem jakiegokolwiek zła. Więc Jordan Peterson, nie będąc kapłanem, nie będąc biskupem, nie będąc człowiekiem religijnym, w takim sensie powiedział dokładnie to, co my byśmy powiedzieli. Konsekwencje są. Natomiast jedna rzecz, która różni nas i ich, czyli nas, katolików praktykujących i tych, którzy albo Boga nie znają, albo wiary nie znają, albo od Boga odeszli, jedna rzecz bardzo, która się różni, czyli taka, że miłość, jak to mówi pismo święte, miłość zakrywa wiele grzechów. Czyli da się w pewnym sensie uniknąć konsekwencji w chrześcijaństwie, ale tylko jednym sposobem. I tym sposobem jest pokuta i nawrócenie. Dlatego, jak się idzie do spowiedzi, to ksiądz zawsze mówi: za pokutę proszę. Po co? Żeby zadośćuczynić za te grzechy. Co to znaczy zadośćuczynić? To znaczy naprawić szkodę duchową, która, jeżeli nie będzie naprawiona, to będą wielkie konsekwencje w przyszłości, kiedyś tam. Prędzej czy później one będą. Natomiast widzimy to w życiu tych, którzy się nawracali i właśnie, już niektórzy celebryci w Polsce. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej oni wyglądają. Od tych, którzy jakby są bardzo agresywni przeciwko kościołowi, przeciwko Bogu. Ile tam jest pychy czasami, ile tam jest zagubienia, ile tam jest po prostu nienawiści takiej. No, wiadomo, że. Pewnie niektórzy z nich mają jakieś tam swoje powody, ponieważ może zostali gdzieś tam skrzywdzeni i tego nie uleczyli, nie pracowali nad tym i po prostu zamknęli się w tym takiej krzywdzie i już tak sobie żyją. Natomiast jaka jest różnica między nimi a tymi, którzy nawrócili się gdzieś tam, żyli pogańskim życiem, czy tam imprezowym, czy ta alkohol, kobiety, mężczyźni i tak dalej, takie jakby to celebryckie, imprezowe życie. I jak się nawrócili, zobaczcie, jaka zmiana ich w ogóle na twarzy, ile tam jest pokoju, pokory, spokoju, czasami miłości, przebaczenia i tak dalej. Dlaczego? Bo pewnych konsekwencji da się uniknąć tylko właśnie przez to. Nawrócenie i pokuta. Czasami ludzie przychodzą i mówią, że o księżę ja się ciągle jakby wraca do mnie to i to i to. A uczyniłeś pokutę? Czy uczyniłaś pokutę za te grzechy? Ponieważ my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo grzechy młodości, jak one czasami były bardzo ciężkie i że za nie czasami pokutujemy później całe nasze życie. I to nie jest tak, że Bóg nas każe. Nie. Ponieważ jeżeli przychodzimy do kościoła, jeżeli uczymy się naszej wiary i religii, to przecież ciągle nam ktoś powtarza, jest 10 przykazań. Żyj według dziesięciu przykazań. Jeżeli nie będziesz żyć przeciwko dziesięciu przykazaniom, to coś się stanie, coś w końcu pęknie. Ta fabryka rzeczywistości będzie nagięta i coś pęknie, coś się stanie, coś przyjdzie. Dlaczego? Ponieważ no, taki jest balans świata. Między dobrem i złem ciągle jest walka, i, i Pan Bóg nam mówi ciągle, że. Za dobro wynagradza, a za zło karze. I nie tak, że bezpośrednio, tylko po prostu sami zapraszamy sobie zło do naszego życia, kiedy żyjemy no, przeciwko prawu Bożemu. Nie da, się tego, no, nie da się tego przeskoczyć, nie da się tego, unik temu, tego uniknąć. Tylko pokuta i nawrócenie. I czasami to też sprawia, że człowiek no, żyje skromniejszym jakimś życiem, żyje jakimś może bez. Fleszy i tak dalej, natomiast zaję się też zupełnie innym człowiekiem. Więc wracając jeszcze raz, Jordan Peterson, który no właśnie w tych swoich wykładach na temat Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, bardzo często trafia w dziesiątkę, jeżeli chodzi o moralność chrześcijańską, chrześcijaństwo, katolicyzm. On nawet o tym nie mówi, natomiast kiedy się go słucha, to się słyszy dokładnie to, co ja na przykład słyszałem gdzieś tam na wykładach, w seminarium, studiując filozofię, teologię, i on czasami nie wie o tym, dlaczego tak jest. Po prostu, bo, bo my, prawo Boże, wszyscy ludzie, wszyscy ludzie na świecie mamy je napisane w naszych sercach, jeżeli tylko otworzymy się jakby naprawdę i on się otwiera naprawdę i podchodzi z pokorą do Pisma Świętego i to jest właśnie niesamowite, jak bardzo on to podkreśla. Jak on na przykład mówił o, o historii Adama i Ewy, czy Kaina Jabla przez dwie i pół godziny, czy tam pięć godzin, kilka wykładów rzeźbił, rzeźbił na ten temat, to powiedział na końcu, dla niego, człowieka, który zna tyle historii, tyle książek przeczytał i ciągle czyta, powiedział, że dla niego historia Adama i Ewy to jest najważniejsza historia w, 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 na świecie, ponieważ można ją przeczytać w kilka minut, a ona ma tam tak wiele bogactwa, jeżeli tylko chcemy podejść do tego, a co się dzieje wśród katolików. Jak bardzo to wszystko jest wyśmiewane, pamiętam, w liceum, próbowałem gdzieś tam przedstawić historię, podstawowe nasze historie, katolickie, to młodzież po prostu no i patrzyli, jakby z pożałowaniem na mnie w ogóle, że, że, to, że, ja, do, że ja to na serio biorę. Dało się wyczuć taką, taką czasami z niektórych. Niektórych z nich, nasza polska młodzież, taką pogardę w kierunku tego. I teraz oni będą musieli się zmierzyć właśnie z tym, co próbuje im się zrobić na wielu uniwersytetach, to pranie mózgu, zrobić z nich takich konsumerów, materialistów, takie ogniwo, gdzieś tam w jakimś trybie światowym. No i staje naprzeciwko tego jeden z największych intelektualistów, który mówi, że mylicie się, młodzi ludzie. To już nie ksiądz im mówi jakiś tam gdzieś tam. Czy biskup, który gdzieś im się wydaje jak facet z jakiejś, w jakiejś śmiesznej czapce, czy w jakichś śmiesznych ciuszkach, ja, jakie średniowiecze te hasła cały czas w Polsce. Jakie średniowiecze. Średniowiecze. Dopiero jak się w życiu przestaje układać i te wszystkie trybiki przestają pracować, u człowieka, który właśnie mógł zostać blisko Boga, jakoś z pokorą sobie iść, to, 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 to średniowiecze wydaje się właśnie tą, tą złotą regułą, ponieważ ilu, ilu widzimy takich ludzi, którzy gdzieś tam pokornie zostali przy Bogu, przy, przy Kościele, przy, przy sakramentach i może nie byli, nie wiadomo jacy, figo, fago, gdzieś tam jak byli nastolatkami, a teraz się patrzy na nich, jak sobie ładnie życie ułożyli, mają rodzinę, kochają się i tak dalej, a ci, którzy szumieli nie wiadomo co... Nie mogą sobie miejsca znaleźć. No często dlaczego? Ponieważ, prawo Boże, ponieważ nie da się oszukać rzeczywistości, nie da się ominąć konsekwencji. To nie mówię już teraz jako teologicznie, religijnie, tylko podpieram to y, jedną z najlepszych analiz psychologicznych na świecie. Nie da się oszukać rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest, żeby jednak podejść do. Y, prawa Bożego, do dziesięciu przykazań, do, do przykazań kościelnych, jak się jest katolikiem, jak się jest człowiekiem wierzącym, jak się jeszcze ma chociaż trochę wiary, to żeby jej nie stracić, tylko żeby się jej trzymać, żeby jakoś z pokorą, nawet w ciszy, gdzieś tam w prywatnym swoim pokoju do Boga się odezwać, otworzyć się na Niego, żeby nie dać się zmanipulować temu światu, który, no wiadomo, że księciem tego świata jest szatan i próbuje nas zniszczyć i nas manipuluje, okłamuje i robi z nas no, to, co robi. Do tego nie ma się co dawać. Proszę bardzo, szczęść Boże, może będzie kolejna tygodniówka. Proszę wysyłać na przykład na mój e-mail, który jest tam podany w opisie kanału jakieś tematy konkretne, które mógłbym omówić. Będę miał czas, to się postaram. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.